Cześć. Dzisiaj poruszę, myślę, temat na czasie. Zdaje się, że ten temat chyba nawet zawsze był na czasie. Niemniej jednak obecnie na świecie żyjemy w bardzo narcystycznych czasach i ogrom osób, prawdopodobnie więcej niż kiedykolwiek, poszukuje gratyfikacji gdzieś na zewnątrz. W świecie social mediów, internetu globalnego, no niestety coraz więcej osób uzależnia swoją pewność siebie od czynników zewnętrznych. I dzisiaj będę mówił o tym, jak zrobić to we właściwy sposób, jak ja to robię, jak u mnie to działa i zaproponuję Tobie postępowanie w taki sam lub podobny sposób. Oczywiście decyzję zostawiam Tobie. No i nie odwlekając, zmierzam do głównego wątku. Otóż nasza kultura, niezależnie od tego, gdzie obecnie żyjemy, tak jak powiedziałem, no, kształtuje w nas to, że my musimy uzależniać swoje poczucie wartości lub poczucie pewności siebie od czynników zewnętrznych. I teraz bardzo głupie jest takie podejście, bo bardzo często robimy to w ten sposób, że na przykład pilnujemy tego, żeby odpowiednio się ubierać, odpowiednio wyglądać, zarabiać odpowiednią sumę pieniędzy. Pilnujemy tego, aby ludzie w naszym otoczeniu mówili o nas to, co chcemy usłyszeć. I nie chcemy zmieniać otoczenia, ale chcemy, żeby to otoczenie nas lubiło, a co za tym idzie, próbujemy się jakoś przypodobać osobom w tym otoczeniu. Postępując w ten sposób, bardzo często no, tak naprawdę uzależniamy to nasze poczucie własnej wartości i pewność siebie od czynników zewnętrznych. Czyli przykładowo, jeśli chcesz wyjść gdzieś na miasto i gorzej się czujesz, co za tym idzie, na przykład jeśli jesteś kobietą, nie masz ochoty się malować, jeśli na przykład, nie wiem, jest gorsza pogoda i na przykład złapał Cię deszcz, w tym momencie rozmazał Ci się makijaż, jeśli wcześniej umalowałaś lub jeśli tego dnia gorzej się ubrałeś lub ubrałaś, no to nie może być tak, że Twoje poczucie własnej wartości w tym momencie spada. No bo to jest wtedy trochę jak na giełdzie, moim zdaniem, że jednego dnia akcje idą w górę, a drugiego już w dół. I przede wszystkim nie może być tak, że zależy to właśnie od czynników zewnętrznych, a nie od tego, co Ty na przykład sam o sobie myślisz. I teraz jak robić to we właściwy sposób? Ja przede wszystkim buduję swoją pewność siebie na tym, czego w życiu dokonałem, na lekcjach, bo uważam, że wszystko to, co nas w życiu spotyka, mam na myśli teraz rzeczy, które są dla nas często wyzwaniem, a często potencjalnie nawet nazywamy je porażkami, są cegiełkami naszej drodze, które nas budują. Czyli przykładowo, moim zdaniem prawdziwą pewność siebie na przykład można zbudować na przejściu bardzo ciężkiej choroby. Przykładowo, jeśli ktoś zwalczył na przykład raka, no to moim zdaniem taka osoba powinna się czuć 10 razy bardziej pewnie niż osoba, która w danym dniu bardzo ładnie się ubrała, tak? Bo sorry, ale nie wygląd jest najważniejszy, chociaż w dzisiejszych czasach do tego zmierzamy, tylko właśnie to, jakimi ludźmi jesteśmy. Inny przykład, powiedzmy na przykład sport, tak? Czyli jeśli jesteś sportowcem, powiedzmy, niekoniecznie startujesz na przykład w zawodach, tak? Ale załóżmy sytuację, że od jakiegoś czasu trenujesz, miałaś na swojej drodze kilka różnego typu porażek. Przykładowo, nie wiem, co mogę podać jako przykład tak naprawdę. Powiedzmy, że trenujesz prywatnie na siłowni. To chyba będzie najbardziej powszechny przykład. No i teraz tak. Wcześniej byłaś osobą, która na przykład była zapuszczona, tak? A podjęłaś decyzję o tym, żeby coś ze sobą zrobić. No i schudłeś. Zacząłeś się lepiej odżywiać. Zbudowałeś swoją sylwetkę. Miałeś, powiedzmy, kontuzję, ale po tej kontuzji wróciłeś. Masz gorsze dni, ale w te gorsze dni też idziesz się poruszać i robisz swoje, mimo tego, że no, czasami nie do końca fajnie się czujesz. Masz gorszy dzień, robisz swoje. Ktoś Cię źle potraktuje, robisz swoje. I w ten sposób możesz stopniowo właśnie budować swoją pewność siebie. Bo w tym momencie, jeśli mi nie wyszło, ale wróciłem, no to już wiesz, plusujesz wewnętrznie. Jeśli miałem kontuzję, Jest to wydarzenie, które w jakimś stopniu mnie zatrzymało na mojej drodze, ale się nie poddałem, nie poddałam, wróciłem, no to już kolejny plus, tak? I mam nadzieję, że jest to zauważalna różnica, bo wszystko to, co wymieniłem wcześniej, tak jak powiedziałem, było zależne od czynników zewnętrznych, od otoczenia. Natomiast tutaj jest to wewnętrzny proces, tak? Nie ma znaczenia, co kto o tobie powie, nie ma znaczenia, jak to na ciebie spojrzy, tak? Bo ty wewnętrznie wiesz, jaką jesteś osobą, budujesz swój charakter, swoją pewność siebie i dzięki temu, niezależnie właśnie od otoczenia, możesz w dalszym ciągu być sobą i być osobą pewną siebie. I teraz moim zdaniem jest to przede wszystkim stałe podejście, stała pewność siebie, a nie ulotna, tak? Bo jeśli ty przeżyłeś jakieś trudy w swoim życiu, no to co ci ktoś może tak naprawdę powiedzieć? Zwłaszcza ktoś, kto cię na przykład nie zna, tak? Bo w dzisiejszych czasach za często my się przejmujemy opinią osób, których nawet nie znamy. No i teraz większość osób, załóżmy, że wchodzisz do pokoju, gdzie ogrom osób jest bardzo dobrze ubrana, świetnie pachną, mają świetne ciała i tak dalej, i tak dalej. No i jeśli ty nawet nie masz takiego wyglądu zewnętrznego, ale masz to wewnętrzne poczucie swojej własnej wartości, swojej pewności siebie, to takie grono będzie płytkie dla ciebie tak naprawdę. Będziesz widział lub będziesz widziała, że oni udają, że to jest gra i że oni robią to, żeby coś zyskać i tak naprawdę będą chcieli zyskać to, co ty już wewnętrznie posiadasz. I jeśli odwrócisz tą grę, odwrócisz ten proces, tak jak właśnie staram się to pokazać, to da ci to ogromną siłę i moc, bo będziesz się przede wszystkim czuć dobrze w swoim ciele. Bardzo ważne jest to na przykład dla kobiet. Będziesz czuć się naprawdę, naprawdę dobrze. Więc zastanów się, jakie sytuacje w twoim życiu, jakie lekcje w twoim życiu możesz wziąć pod uwagę w celu zbudowania swojej wewnętrznej właśnie wartości siebie. I w ten sposób buduj. Wypisz sobie na przykład na kartce, jeśli potrzebujesz, jeśli w tym momencie ciężko ci coś zlokalizować w głowie, wypisz sobie na kartce, w jakich sytuacjach sobie poradziłam, niezależnie od twojego wieku. Może, nie wiem, zdałeś trudny egzamin, może naprawko za 50 razem zdałeś, ale bo w końcu się nie poddałeś. Może poderwałeś w końcu dziewczynę wymarzoną za też 50 razem, może zrobiłeś coś innego. Niemniej jednak zastanów się, co zrobiłeś ty sam, wbrew temu, co na przykład otoczenie mówiło, czy nawet ty sam sobie mówiłeś, i znajdź jak najwięcej takich rzeczy. Pamiętaj o nich, gdy zewnętrzne środowisko będzie próbowało podważyć twoją wartość i nie daj im tej satysfakcji. Ja na przykład też wykorzystuję, nie ukrywam, social media trochę do budowania mojej wewnętrznej pewności siebie, tak? Dla mnie jest bardzo ważne to, żebym ja mówił to, co ja chcę powiedzieć. Bo, oj, mam nadzieję, że nie było tego słychać, bo dla mnie ważne jest to, by mówić to, co chcę powiedzieć, i zgubiłem wątek przez to. Niezależnie od tego, co kto sobie powie czy pomyśli. Czy innymi słowy, dawniej robiłem to w zły sposób trochę, bo jednak pytałem się innych o zdanie, to znaczy nie mówię, że teraz zdanie innych nie jest dla mnie ważne, niemniej jednak nie jest aż tak ważne. Dla mnie najważniejsze jest teraz moje zdanie, żebym budował to, co buduję w spójności ze sobą, w zgodzie ze sobą i żeby było, jakby to powiedzieć, żeby to płynęło po prostu, żeby to było dla mnie jak najbardziej naturalne, tak, żeby nie było to właśnie zależne od innych, bo uważam, że jeśli pokażę siebie takim, jakim jestem, to po prostu przyciągnę do siebie osoby, którym się to będzie podobało, i jeśli nie podoba ci się to, co pokazuję, no najwyraźniej nie mówię do ciebie po prostu, tak, nie jest to przekaz, z którego ty chcesz słuchać. I jeśli będę na przykład robił coś pod publikę, to pamiętam, jak słyszałem kiedyś taką wypowiedź pewnego faceta na YouTubie, swoją drogą, który powiedział, że są trzy tematy, które są najbardziej popularne, jeśli chodzi o nagrywanie. Oczywiście jest to seks, Drugi temat to pieniądze. No i trzeci temat to walki. Są to tematy, które zawsze w naszej historii świata były mega popularne. Więc jeśli na przykład jesteś osobą, która szuka rozgłosu i chce jakoś się tutaj pokazać w sieci lub nawet w swoim gronie, no to właśnie to są te trzy tematy, dzięki którym możesz zbudować atencję i niekoniecznie będzie to zdrowe, ale się da. Także z taką myślą Cię zostawiam. Liczę na to, że będziesz miał mądre i zdrowe przemyślenia. No i oczywiście do zobaczenia w następnych materiałach. Pa, pa.